Hej, zanim zacznę odcinek, bardzo ważne ogłoszenie. W imieniu wspaniałego człowieka ze Szczecina, Ukiego, chciałbym Was prosić, abyście wpłacili jakieś pieniążki na zbiórkę, ponieważ Uki w ciężkim wypadku w pracy stracił obie dłonie, wszystkie palce, nie ma jak wykonywać swoich zadań, nie ma jak wykonywać swoich pasji. To jest to wspaniały człowiek, który zawsze wszystkim pomagał. Oddawał krew, robił wszystko, co mógł, a dzisiaj te ręce po prostu nie mogą już pomagać innym. Więc na dole macie linki do jego kanału na YouTube'a, do portalu Się Pomaga, aby dokonać wpłat i do aukcji na Facebooku, aby wylicytować coś i te pieniążki pójdą po prostu na ten cel. Możecie też jakieś rzeczy, jeżeli macie niepotrzebne, fajne, komuś mogą się przydać, dodać do tej licytacji i razem uzbieramy te pieniążki, aby Łuki mógł znów odzyskać ręce, aby mógł znów pomagać i aby znów był takim wspaniałym człowiekiem jak zawsze. Dzień dobry, jestem Fiona. Kiedyś w którymś odcinku pokazywałem, że tu jest coś fajnego i zaraz zobaczycie. To jest agroturystyka, Smętowice. 20 zł od osoby wstęp, widzę. Zobaczymy, co tu będzie na tej agroturystyce. Zobaczycie, czy warto przyjechać. Sami zobaczymy, czy warto przyjechać. A Wy w tym czasie dawajcie łapki i subskrybujcie nasz kanał, prawda? Tak. Dobra. Już na samym wstępie widzę, że będzie fajnie. Jest tu naprawdę masa atrakcji. Widzę place zabaw, ławeczki do siedzenia. No, także już weszliśmy. Zapłaciliśmy jedyne 20 zł. Słuchajcie, pani nawet nie chciała od Lilki, chociaż ma 3 latka, a tutaj do 3 lat wstęp gratis. Za jedyne 20 zł wchodzimy na te wszystkie atrakcje. Więc idziemy zobaczyć. Już widzę, że na pewno jest warto. Zobaczcie, jaki fajny labirynt tutaj jest dla dzieci, żeby sobie chodziły. Oczywiście wszystko jest tu w cenie, tych 20 zł, za nic się nie dopłaca. O, zaraz obok jest tam, gdzie Lila pobiegła, jakiś chyba statek. Plac zabaw, ale też fajny bardzo. O, a to Lila zjechała. To, co pamiętam z dzieciństwa, co zawsze lubiłem. O, i Lila, hopa, hopa. Ja uwielbiałem, jak byłem młodszy, na takim czymś robić salta. Zawsze nad jeziorami kiedyś rozstawiano. Dawno nie widziałem już takich materacy dmuchanych. A przywitał nas króliczek. I tam zaraz jest więcej króliczków. Nie wiem, czy widać. Tam w rogu siedzą sobie króliczki. A tutaj tak w ogóle jest pełno zwierzątek. Zaraz zobaczymy sobie, co tutaj takiego jest. Tutaj, jako mała małpka, ta Maryna Złotoręka wygląda trochę jak gremlin. Uj City Biała Ucha, też maleńkie małpeczki. Papugę. Papugi. I kiściec tajwański. I kukabura chichotliwa. Co, ptaszku, tak patrzysz na mnie? Bażan diamentowy. Ta Maryna Białoczuba. Ta małpeczka ma jeszcze małą małpeczkę, zobacz. Ale słodziutkie. A zobacz! Tata, a zobacz! Już? Tata. A zobacz, jaka ta jest śliczna. Ale się podzieliły. Podzieliły się. Tak, podzielili się. Tutaj marmozeta złotogłowa. Też ma małą małpkę na plecach, ale fajna. I poszła. Kilka małpek. Jak widzieliście, są bardzo nietypowe. Takie maluteńkie, fajne, słodziutkie małpki. Nigdzie takich nie widziałem tak naprawdę. Więc fajna rzecz. Później Wam jeszcze pokażę resztę tych małpek, bo jest ich trochę gatunków, ale Lila mi uciekła na plac zabaw, więc muszę iść za nią. Kolejne miejsce do zabaw dla dzieci. Jest tego trochę tutaj. Poleciałaś. Albo ja już. No.
fajny domek, jakiś smurfów chyba. O, i tu dzieci mogą sobie odpocząć, schronić się przed słoneczkiem. No uważaj. Czarne łabędzie. Wow, czarne łabędzie są tam. Zobaczcie, tutaj też podobno cały czas się pali ognisko. W każdej chwili można położyć swoje kiełbaski, swoje mięsko i coś sobie przykąsić ciepłego też. O, czarne łabędzie. Osiołki. Nie spodziewałem się, ale tu jest jeszcze tego dużo, dużo więcej. Zobaczcie, pełno tutaj wolier. Zobacz, jakie tu kózki są. Wow. Jak się wspinają. A tutaj mamy mundżaka chińskiego. Hej, mundżak. On ma coś koło oczu jeszcze jakieś, myślałem, że to nos, ale jakieś dodatkowe otwory. Ty, ciekawe zwierzątko, co to takiego jest? Aż muszę poczytać, bo nigdy tam czegoś takiego nie widziałem. Nie dość, że ma nos, już przez chwilę myślałem, że ma jakiś nos koło oczu, ale to są jakieś dodatkowe otwory. Ojej, woda na nas chlapnęła. Szybko musimy biec, bo zaraz znowu chlapnie. A tu co my mamy? Myszko, zobacz, co tu jest. Parasolki biegają, zobacz. To jest jasne. Wodę chcesz jeszcze raz? No to idź sobie, zobacz, jak klapie. Jak jesteś odważna, to idź. Zaraz będzie chlapać. No, mnie też chlapnęło. Uciekamy. Uciekamy. Rycerska czarnonosa. Ale uwaga. Jaki fajny. To był baranek taki. To jest baranek. To jest baranek, a widzę jaki. Zobacz, jakie fajne. Niby owca, ale to chyba jest on, bo ma rogi. Z południowej Szwajcarii wywodzą się. Kucyk oczywiście. Cześć. No, po nosku możesz pogłaskać. Jest mara patagońska. Trochę jakby królik, trochę jakby kangur. Takie połączenie. O, jak się na słoneczku wygrzewa. Mara patagońska potrafi biec nawet 45 km na godzinę i w razie niebezpieczeństwa odbija się, w przeciwieństwie do królika, wszystkimi czterema kończynami naraz. Dzięki temu skacze też wysoko. Żyją około 15 lat i łączą się w pary na całe życie. Zobaczymy, czy zmokniemy, tak? Tutaj chodź. Zaraz uderzy nas zraszacz. No, stój. Stój, zobaczymy. Aaaa!
idzie! O nie! Poszło. Jestem cały mokry. Ty trochę mniej, bo to tak wyżej idzie. Idzie drugi raz. O, czekaj, ja się schylę. O, o, tutaj dużo mniej. A co to za ptaszki? To są uszaki białe. Uszaki białe i wewony ma. Tu. Nie dotyka, nie, 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 uważaj. Nie wiemy, czy struś nie dziobie. Lepiej tak oglądać. Ale duży ptak, nie? No. Takie maluteńkie, jak dłoń. Co? Nie wiem, co się robi. One zapią. Mogą podrapać. Ja wiem. Możesz im dać. Posłuchaj się. Nie możesz. Ale tam jakie małe małpeczki jeszcze są. Parę. Tam są ich dzieci małe. Prawie, że mniejsze od palca te małpki są. Takie malutkie. A tutaj jest w ogóle maluteńka, maluteńka małpeczka, ale ona ciekawa, zobacz jak się patrzy. Jaka ciekawa ta małpka. Ale słodziaczek, normalnie w dłoni to bym tak zamknął. Zobaczcie jak to malutki jest. I uciekł. Nie, to jest jakiś ptaszek. Zobacz, bo ci udziobie. Kogo mogę dać? No i z tych to nie mogę. Znowu wróciliśmy tutaj do zwierzątek, jak widzicie, ale te małpki są tak urocze, takie malutkie, trochę większe od tych, co przed chwilą widzieliśmy, ale i tak maluteńkie. Tu już nieco większe małpki. Ale fajne. Marmozeta złotogłowa. A ta na nas patrzy. Też małpeczko. Małpeczki małe. Małpeczki małe. Co my tu jeszcze mamy? O, lemur, katta. Lemurki, ale lemurki sobie tam leżą w cieniu. I odpoczywają. Tam jeszcze jeden lemur też odpoczywa. A tu co mamy? Nie widzę. Małpka. Małpa. Małpa. Małpeczka. Nie, nie gryzą, one śpią teraz te sowy. Przyszła do mnie kura. I co ty chcesz? Co ja mam ci dać? Nie mam nic. Nie mam nic dla kurek. O, a Lila już na Tyrolce. Ta to jest odważna, ona niczego się nie boi. Skoczyła teraz z dziećmi, dużo większymi. Zobaczymy, czy sama zjedzie. Jest boisko do gry w piłkę nożną, są bramki, jest też do siatki czy do badmintona, więc naprawdę można tu rodzinie fajnie spędzić czas. No i przede wszystkim masa miejsc do siedzenia z parasolami w większości, więc można schronić się przed słońcem. Chociaż podobno w weekendy to jest naprawdę masa, masa ludzi. Więc cieszę się, że nie trafiliśmy tu w weekend. No ale jeżeli cena za wstęp z ogniskiem, ze wszystkimi atrakcjami jest 20 zł, to nie ma co się dziwić. Jedzie Lila. O, także pokazaliśmy wam chyba większość atrakcji. Jest tego naprawdę sporo. Warto tu przyjechać naprawdę za te dwie dyszki. To po prostu jest coś niemożliwego, że tyle fajnych rzeczy tutaj dają dzieciom. Placów zabaw jest kilkanaście, zwierzątek jest kilkadziesiąt, ławek kilkanaście. Jest tego wszystkiego naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, chyba za dużo gadam. Jak Lila, fajnie tu jest? Powiedz. Fajnie. Fajnie.
mamy już u cioci, jemy obiadek, tak? Ciocia dla nas zrobiła. No, przyjechaliśmy na obiadek i zaraz jeszcze pojedziemy do znajomych. O, a to kto to? Kto to przyszedł? To chyba Fiona. To chyba Fiona. Cześć, przedstaw się Fiona wszystkim. Dzień dobry, jestem Fiona. No, przedstawiłaś. Dobra, jedz żabko, jedz już, jedz.